Wojciechu, jaka jest twoja prawda o Fundacji Niezłomni? To prawda o pasji poszukiwania żołnierzy wyklętych, którzy byli zamordowani, a ich ciała zostały ukryte w bezimiennych domach. To prawda o tym, że od wielu lat poszukujemy tych ofiar komunistycznego terroru i odnajdujemy ich. Identyfikujemy, poznajemy ich imiona i nazwiska po to, żeby ich zwrócić rodzinom, po to, żeby im urządzić uroczysty pogrzeb z najwyższymi honorami, po to, żeby tych, którzy byli poniżonymi przez komunistów, wynieść jak najwięcej, ponieważ oni to są dla nas bohaterami. Cieszymy się, że tak, dla tak wielu ludzi, dla tak wielu Polaków, patriotów również tymi bohaterami są, że odkłamywana jest historia ich życia, ich walki, odkłamywana ta, którą pisali komuniści, że możemy poznać prawdę o ich heroicznej walce. Fundacja Niezłomni pracuje w Polsce, poza granicami Polski. Dotąd znaleźliśmy już 26 żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Większość z nich zidentyfikowaliśmy, w większości z nich urządziliśmy uroczyste pogrzeby. Między innymi odnalezionemu przez zespół doktora Szwagrzyka na Łączce majorowi Zygmuntowi Szędzielarzowi Łupaszce, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, bo jest to nasz patron, jest to dla nas partyzant szczególnie ważny. Jemu to organizowaliśmy pogrzeb. Został pochowany na warszawskich Powązkach na cmentarzu wojskowym. Zgodnie z wolą jego córki Barbary spoczęła i ona razem z ojcem w grobie. Nasze poszukiwania to poszukiwania skupiające specjalistów z wielu dziedzin. Archeologów, antropologów, genetyków, historyków czy konserwatorów zabytków. Ci wszyscy ludzie poświęcają swój czas w ramach pracy wolontaryjnej i zaangażowanie, by pracować właśnie dla żołnierzy wyklętych, by ich odnajdywać, by poznawać ich tożsamość. Czy mógłbyś przybliżyć dzisiejsze hasło, tytuł wykładu Niezłomny jest w Tobie? Niezłomny jest w Tobie, chcielibyśmy, żeby był w każdym z nas, bo niezłomność to wspaniała cecha. Niezłomność to mądry upór, według mnie. A ci niezłomni, o których myślimy i o których mamy nadzieję, że jest w nas, to nasi przodkowie, nasze wzory do naśladowania, więc miejmy nadzieję, że są właśnie w nas. To jest też tytuł, nazwa akcji, której apelujemy o przekazywanie informacji na temat ukrytych mogił. Apelujemy i również za pośrednictwem twojego medium prosimy o kontaktowanie się z Fundacją Niezłomni pod numerem 886-886-440, czy mailowo, czy w jakikolwiek inny sposób. Łatwo nas znaleźć na Facebooku, w stronie internetowej. Jeżeli posiadasz jakąkolwiek informację, nawet mglistą i wydającą się niegodną wspominania, przekaż ją nam, my ją sprawdzimy, zweryfikujemy i kiedy okaże się godna dalszego sprawdzenia, to będziemy szli tym śladem, który ty nam wskażesz. Ku prawdzie popiera ten apel i jednocześnie gratuluję postawy i tej waszej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.